Cieszyńskim Teatrze powitali lato z folklorem. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej zaprosił na to wyjątkowe muzyczno-taneczne wydarzenie. Drugie spotkanie z folklorem już jutro, 24 czerwca. Wszystko dopięte na ostatni guzik, już dzisiaj, już za chwilę wielki występ. Tak, miejmy nadzieję, że wszystko dopięte, ale czy faktycznie tak jest? Myślę, że okaże się już podczas występu. No właśnie, dzisiaj pierwszy dzień, jutro drugi, także myślę, że też możemy naszych widzów zaprosić właśnie na to jutrzejsze wydarzenie. Myślę, że dzisiejszy koncert będzie promocją jutrzejszego koncertu. Mam taką nadzieję. Bilety jeszcze są do nabycia w kasie teatru i jutro godzinkę przed koncertem można je będzie nabyć. Zapraszamy bardzo serdecznie. No właśnie, słów kilka na temat tego koncertu. Kogo tam zobaczymy na tej scenie? Jakie tańce, jakie utwory? Podczas dzisiejszego koncertu zaprezentuje się grupa dorosła naszego zespołu. Zobaczymy grupę taneczną, zobaczymy nasz chór jubileuszowy. Kapela oczywiście będzie przygrywała nasza ludowa całemu temu widowisku. Nie zabraknie wielu regionów. Będziemy prezentować 9 różnych odsłon naszego wspaniałego dziedzictwa kulturowego, które mamy w naszym kraju. Oczywiście będą tańce cieszyńskie, będzie Beskid Śląski, będzie Rzeszów, będzie Lublin, będzie Łowicz, będą tańce narodowe Polonez i Mazur, będą tańce górnośląskie, a nawet zajrzymy do Spisza i do Wielkopolski. No tańce to jedno, ale oczywiście też przepiękne stroje do tego. Tak, akurat tym się możemy poszczycić, że nasz zespół wszystkie stroje, które dzisiaj zaprezentuje, wszystkie układy, które zaprezentuje, to wszystkie stroje są w naszym posiadaniu, nie musieliśmy się nigdzie zapożyczać, więc jesteśmy z tego szalenie dumni. Tak, i stroje są naprawdę piękne. No to ile osób jest zaangażowanych w takie przedsięwzięcie? Na ten moment w grupie tanecznej dorosłej mamy 32 tancerzy, w chórze jubileuszowym 40 osób i w kapeli ludowej 14. To koncert taki godzinny? Koncert dwugodzinny. Składa się z dwóch części. Każda część ma blisko 55 minut, więc tak liczymy, że w dwóch godzinkach powinniśmy się zamknąć. Ale jeszcze tylko dodam, że dzisiejszy koncert jest dla nas tym bardziej ważny, ponieważ jest oceniany. Należymy jako zespół do polskiej sekcji CIOF. To jest takie stowarzyszenie folklorystyczne zrzeszające różne stowarzyszenia folklorystyczne. I my w tym też jesteśmy w tym stowarzyszeniu. I dzisiaj jesteśmy oceniani. Ta ocena jest dla nas o tyle ważna, że umożliwia ona nam, uprawnia nas tak jakby do reprezentowania kraju poza jego granicami na festiwalach CIOF-owskich. No to co jury bierze pod uwagę? Tak z ciekawości pytam. Oj, wszystko. Od zapięcia, od fryzury, stroje, tańce, muzykę przede wszystkim. Tańce i muzykę przede wszystkim, aczkolwiek cała strona wizualna, nasz wygląd jest bardzo, bardzo ważny. Czyli po prostu tu trzeba przyjść i to zobaczyć. Jak najbardziej. Myślę, że innego wyjścia nie ma. Modlimy się o to, żeby jutro padało i żeby jednak mieszkańcy Cieszyna przynajmniej i powiatu cieszyńskiego stwierdzili, tak, leje, idziemy do Cieszyna, jedziemy na koncert. No to zapraszamy do Cieszyna. Jutro która godzina, tak jak dzisiaj? Jutro zapraszamy na godzinę 17. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.